Ja jestem z biednej rodziny. No, u mnie było tak, że tata przynosił 10 pieniądze, a 12 już poszliśmy do sąsiadki się zapytać, czy pożyczyć pieniądze, albo do sklepu. Na zeszyt można było się wtedy zapisywać. W Anglii miałem taki kryzys. No, jak przyjechałem do chłopaków, wjechałem do chłopaków do szatni, a tam wszyscy Rolexy, złote kajdany, nawet chłopaki złote zęby mieli, zegarki sobie zmieniali codziennie, które kosztowały kupę pieniędzy. A ja pamiętam, wszedłem z kosmetyczką Pumy, taką, co masz po butach. Jak kupujesz buty piłkarskie, dostajesz taką kosmetyczkę. Najlepszy deal, jaki zrobiłeś? Poza piłkarski? Najlepszy deal, wiesz co? W pewnym momencie, ale to akurat miałem dwa kontrakty, bo jakby odchodziłem z Forestu i byłem w Grecji. To byłem w stanie przez jakieś pół roku zarabiać około 500 000 miesięcznie, plus minus. Urząd Skarbowy do mnie napisał i zaprosił mnie na rozmowę i mówił: panie, ale w pana sprawozdaniu brakuje 5 000 000 złotych. A mówię: no i co ja mam teraz zrobić? Co ja mam udowodnić to? Powiedzmy, ja też miałem moment, że ja na przykład grałem w kasynie. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. W reprezentacji Polski grywał u boku Roberta Lewandowskiego i Jakuba Błaszczykowskiego, ale zdecydowanie większą karierę zrobił w piłce klubowej. Radosław Majewski, bo o nim mowa, przez 6 lat reprezentował barwy słynnego Nottingham Forest, a obecnie występuje w wieczystej Kraków. Choć w czasie swojej przygody z piłką zaliczył także kilka topowych polskich drużyn. Zarobione w czasie gry pieniądze zainwestował w bardzo zróżnicowany sposób. Jest m.in. właścicielem restauracji w Pruszkowie, która jest bardzo dobrze oceniana i którą prowadzi wspólnie z żoną. Tematyka dzisiejszej rozmowy krążyć będzie wokół pieniędzy i biznesowych poczynań mojego gościa. Nim zaproszę Was na odcinek, chciałbym przypomnieć, że realizacja wywiadów na terenie całej Polski jest możliwa dzięki wsparciu partnerów, w tym firmy Superbet. Zerknijcie w opis filmu. Pamiętam, że wiele szacunków wzbudził wywiad z Kazimierzem Węgrzynem, czyli byłym reprezentantem Polski, który opowiadał o swojej szerokiej dywersyfikacji. Słowo klucz w jego przypadku. Jak to wygląda u Ciebie, Radku? Powiedz mi, bo jednocześnie jesteś dalej czynnym sportowcem, a parę tych projektów w Twoim życiu funkcjonuje. Jest restauracja, jest jeszcze pewnie jakiś wątek nieruchomości w tym wszystkim. I co jeszcze? Ale dobrze, że nawiązałeś do Kazimierza Węgrzyna, bo mi teraz sobie przypomniało, że ja kiedyś, jak byłem jeszcze w Kanale Plus, to powiedzieli mi, żebym do niego zadzwonił. Żebym zadzwonił się, zapytał, jak chodzi o inwestycje, gdzie on, w co on inwestuje, co robi. I ja kiedyś pamiętam pierwszy telefon, jeżeli chodzi o inwestycje, zadzwoniłem do niego. Ja nie wiem, jakiego on języka używa, bo tam były właśnie dywersyfikacja. Jak on to mówił? Nie wkładanie pieniędzy, tylko inwestowanie, wiesz, takie wyrazy, gdzie teraz to już jest normalnie na porządku dziennym po takim długim okresie czasu, ale mi mówił, w co jest najlepiej włożyć pieniądze. Ja tylko się chciałem zapytać, żeby mi on krótko i zwięźle odpowiedział, a my z 15 minut rozmawialiśmy, nie? Gdzie 13 minut, to ja nie jestem pewien, czy ja zrozumiałem. Ale właśnie warto taką osobę posłuchać, bo on przechodził już tę drogę, czyli grał w piłkę, potrafił portfel swój powiększyć bądź utrzymać już później po piłce. I jeżeli chodzi o mnie, no to ja powiem Ci, że kiedyś dosyć długo przebywałem w środowisku, gdzie każdy mi opowiadał, co zrobić, jak już będę grał w piłkę, w środowisku chłopaków, którzy zaczęli inwestować. I kiedyś, te słowa pamiętam na bardzo długo, Cezary Kucharski, menadżer piłkarski, z którym tam się kiedyś, wiesz, no można powiedzieć, w cudzysłowie obijałem, czyli że miałem styczność z chłopakami, z którymi on był kontrakt, on mówi: chłopaku, jak tylko masz pierwsze inwestycje, to pakuj w nieruchomości. A on wtedy miał, pamiętam, 20-25 mieszkań, coś takiego. A jeżeli chodzi o mnie, no i ja zacząłem inwestować w 2012, bo wcześniej tak trochę trudno było, żebym sobie mógł pozwolić. Też ja jestem z biednej rodziny, no u mnie było tak, że tata przynosił 10 pieniądze, a 12 już poszliśmy do sąsiadki się zapytać, czy pożyczyć pieniądze, albo do sklepu, na zeszyt można było się wtedy zapisywać, więc zawsze patrzyłem na te pieniądze tak, żeby było jak najdłużej, żeby próbować je utrzymać. A w tym czasie ja próbuję mieć ich jak najbardziej ulokować, nie? Żeby ich, powiedzmy, mieć gotowe jako gotowe jak najmniej, ale w inwestycjach, no i takie rzeczy. Wspomniałeś o restauracji, balon piłkarski, nieruchomości, ziemię, buduję dom. No takie rzeczy, które jakby pochłaniają strasznie dużo czasu, nie? No teraz jestem w trakcie budowania domu, to chyba wszyscy, którzy budują dom, no to wiedzą, że to jest najgorszy czas. No a ja akurat miałem pecha i trafiłem na taki czas.
plus jeszcze mieszkasz w innym mieście niż dom budujesz, co jest dodatkowym utrudnieniem. Ale sam, że nie z rodziną. Właśnie to jest też druga sprawa, że dosyć dużo podróżuję. Jeżeli chodzi o częstą drogę, no to Kraków-Warszawa, tak jak wspomniałem, z Pruszkowa, to jestem co dwa, co trzy dni w Pruszkowie i tam, ale też ze względu na rodzinę, żeby być cały czas z nim. Pruszków, słowo klucz, w latach 90. była to kraina, no złą sławą owiana, to mało powiedzieć. Ty pamiętasz tamte czasy, bo podejrzewam, że poziom takiej dewastacji społeczeństwa w tamtym rejonie Polski no, był znaczący. Wiesz co, a nie wiem, czy to aż tak dla mnie było wtedy widoczne na ulicach. Ja o tyle mam plus, że może stamtąd, dlatego, że pochodzę stamtąd, ziomal? Nie, po prostu. Jakiś widz być może. Jakiś widz, okej. Że też mi było trochę może łatwiej, bo jakby piłka jest znana z tego, że łączy ludzi. Czy złych, czy dobrych, jakkolwiek to słowo nie brzmi, to ludzie się jednoczą. Przyjdą na mecz, trochę jest emocji. Ja pamiętam, że były takie kiedyś sytuacje, wiesz, ale nie wiem, czy to jest prawda, koniec końców, że przychodzili ludzie, tacy więksi jacyś, do klubu i zostawiali worek. Być może to był worek z pieniorami, a być może nie, nie wiem tego, trudno mi powiedzieć, ale też jest jakby czas, gdzie ja zaczynałem, no to był prezes i prezes jest akurat do dzisiaj, no to miał też tam styczność z ludźmi z tamtego środowiska, powiedzmy z tamtego, no, że akurat był Masa, Pershing, inni młodzi chłopaki, którzy gdzieś tam szalejne na mieście, no pamiętam, że była restauracja La Cucaracha, na przykład, że się nazywała, ale ja nigdy w tamtej części strony Pruszkowa nie byłem. To ja miałem wtedy 7 lat, gdzie to było takie głośne, o tym się mówiło, jakieś były problemy na mieście, ale i to daj Boże, znaczy mam o tyle szczęścia, że nigdy mnie nic nie spotkało. Były sytuacje, gdzie ktoś opowiadał, że słyszał na mieście jakieś strzały, ale to nie tak, że to było na co dzień, nie tak, że akurat mnie doświadczyło. Wspominałeś o tym, że w twojej rodzinie za dużo pieniędzy nie było, że musiałeś często się posiłkować, czy to kartką w sklepie, czy pomocą sąsiadki razem ze swoją rodziną, żeby uzupełnić zapasy w lodówce. Czego się nauczyły tamte chwile i czy jest jakieś doświadczenie, z którego potrafisz czerpać całymi latami właśnie z tamtych czasów? Wiesz co, no jak masz takie doświadczenie, że przychodzi ci, akurat wtedy mama też pracowała, to są zupełnie inne pieniądze, bo tam było, nie wiem, 500-700 zł, może rodzice wspólnie zarabiali może z 1500, ale na osobę 500-700, plus jeszcze trzeba było jakieś tam, powiedzmy w pracy można było jakiś kredyt zaczerpnąć, coś takiego, to tak wyglądało, no to tata przynosił 10 i tak jak wspominałem, 12 już był problem, żeby jakieś zakupy zrobić. O tyle mieliśmy szczęścia, że dziadek, już świętej pamięci dziadek, mieszkał blisko, bo to jest przy Pruszkowie jest Parzniew, to jest taka wieś powiedzmy, no to mogliśmy jechać do niego, wziąć worek ziemniaków i do domu przyjeżdżaliśmy i to były tak zwane talarki, gdzie się robiło dużo oleju, a z kolei mój wujek, czyli mojego taty brat, miał hurtownię oleju. No to zawsze mogliśmy te dwie rzeczy połączyć. No albo 13, 14, że już masz chleb, który moczysz wodą i pakujesz cukier do niego. No to takie, tak u mnie się tak zaczynało. Też nie chcę, wiesz, no, robić siebie, że biedny, chociaż no, brakowało, ja zawsze brakowało i był średni początek, tak jak wspomniałem, ale no wiesz, no próbowaliśmy sobie posiłkować wszystkimi wokół, no rodziną, czy dodatkowymi jakimiś rzeczami. No przecież ja pamiętam, że bo ja tak słodyczy, tak średnio miałem, jeżeli chodzi o pieniądze, więc za tabliczkę czekolady sędziowałem z boku mecz, gdzie ja miałem akurat 200 metrów do boiska ze swojego mieszkania, tam gdzie moja mama teraz mieszka. Znaczy całe życie tam moja mama mieszkała. Znaczy moja mama, no moja rodzina, my mieszkaliśmy. Więc zawsze mnie wyganiało na boisko. Być może mnie wyganiało na boisko dlatego, że w domu też wiesz, no nie było za bardzo co robić. A to były czasy, gdzie bawiłem się podchody. To są młodzieńcze czasy dla mnie, gdzie ja grałem w kwadraty. Kwadraty to jest coś takiego, że przebijasz z jednego kwadratu na drugi kwadrat piłką. Czyli życie jak u każdego chłopaka pod blokiem w tamtych latach. Trzepak, chowany i tak dalej. Ale to jest, wiesz, niezwykłe i myślę, że w tym wszystkim najbardziej interesujące, bo po latach ciężkiej pracy, wyrzeczeń, ciągłej rozłąki, bo przecież większość tej poważnej kariery swojej zawodowej spędziłeś za granicą, były takie momenty, w których w kwartał byłeś w stanie zarobić 1 000 000 zł z całą pewnością. Kwartał, 3 mechy? No. No
No były takie momenty. No były takie momenty. I co wtedy czujesz, kiedy wywodzisz się z takiego biednego blokowiska gdzieś w Pruszkowie, a tutaj nagle parę baniek rocznie wpada z zawodowego grania w piłkę i z występów też w reprezentacji można czerpać satysfakcję? Wiesz co, no ale ja zawsze byłem pokory. Ja się nauczyłem mentalnie podchodzić w ten sposób, że czy masz dobrze, czy masz źle, to zawsze być taki sam. Czyli na zasadzie, że jak mi się uda deal, no to też, żeby źle nie zabrzmiało, ale jak mi się uda jakaś inwestycja, która powiedzmy cały czas mi daje jakieś pieniądze, znaczy jakieś, że mogę sobie pozwolić na następną inwestycję, no to w to brnę, ale nigdy nie było tak, że się zastanawiałem, albo liczyłem to wszystko, o tu mam tyle tych rzeczy, tutaj mi się udało w rok czasu to zrobić. Jakby nigdy tego nie podsumowywałem, tylko w trakcie cały czas działałem. Nigdy nie było tak, że się tym, nie wiem, zachłysnąłem, chociaż podejrzewam, że w Anglii miałem taki kryzys. No jak przyjechałem do chłopaków, wjechałem do chłopaków do szatni, a tam wszyscy Rolexy, złote kajdany, nawet chłopaki złote zęby mieli, zegarki sobie zmieniali codziennie, które kosztowały kupę pieniędzy, a ja pamiętam, wszedłem z kosmetyczką Pumy, taką co masz po butach. Jak kupujesz buty piłkarskie, dostajesz taką kosmetyczkę. I oni na początku mnie wyśmiali, a ja mówię, co jest, o co chodzi? A ja też jeszcze słabo wtedy byłem z angielskim. A oni mówią, no zobacz, co ty masz. No i jak już wchodzisz do chłopaków, gdzie widzisz tak naprawdę, jak to wygląda na co dzień, no to próbujesz tak delikatnie się zmieniać. I torba Gucci ci została z tamtych czasów. No to jest torba Gucci, ale z tamtych czasów. Ja też się powinien zmienić. Czasami wrzucam na swoje sociale, na story jakieś rzeczy, no to jeden z chłopaków się śmieje, ty, jak ty możesz mieć jeszcze tą torbę 10 lat? A ja właśnie tak doceniam no, rzeczy. No oczywiście, no słuchaj, kto nie miał ten i teraz ma, ten nie zrozumie tego, nie kto zrozumie zawsze tego, miał coś, tak, prawda? Co ja. Ale ja się nasłuchałem kiedyś, też czytałem książki, że ci najbogatsi, albo ci ludzie, którzy dochodzą do jakiegoś biznesu, no to oni zawsze te pieniądz, wiesz, w dwie strony obracali. Właśnie Kraków chyba jest też znany z tego, tak, że obracają dwie strony, czy to dzisiaj wydam, albo na co wydam, żeby zobaczyć to z kilku stron, z kilku perspektyw. A Poznań nie jest? No Poznań też jest, no myślałem, że tylko powiem o Krakowie, ale Poznań, a ja akurat idealnie się łączy ze mną, bo i w Poznaniu grałem i w Krakowie. Ale wiesz, no jeżeli bym trzymał w kieszeni cały czas pieniądze, to podejrzewam, żebym nie inwestował. Tak jak mówię, ja wcześniej zaczynałem tak, że patrzyłem, obracałem, zastanawiałem się strasznie długo czasu nad jakąś inwestycją. Kilka mnie ominęło właśnie ze względu na to, że miałem obawy, żeby coś zrobić. A później się okazało z perspektywy czasu, że dobrze, że trzeba lokować pieniądze. No. A najlepszy deal, jaki zrobiłeś? Poza piłkarski? Najlepszy deal. Wiesz co, teraz myślę, że działkę kupiłem pod Pruszkowem za kwotę, nie wiem, bodajże 600, a po dwóch latach za 900 to sprzedałem, coś takiego. Ale wiesz, no te 900 nawet jak dostałem, to dalej już zainwestowałem. I dalej, żeby cały czas, tak zwany cash flow robiłem, żeby się cały czas coś kręciło i coś mieliło. No i wiadomo, istotne jest to, żeby mieć gotówkę, powiedzmy na czarną godzinę, ale też inwestuję rzeczy, na przykład ze swoim wspólnikiem zainwestowaliśmy w balon piłkarski. To też jest następna rzecz, gdzie mamy go na zimę pół roku, boisko kryte, gdzie masz pół roku, on ma tam swoją akademię, każdy jest zadowolony, my wynajmujemy go dla osób, powiedzmy, prywatnych firm, czy grup zorganizowanych, czy na przykład szkoła z tego korzysta, weekendy grają turnieje dzieci, więc to wszystko jest w jakiś sposób powiązane właśnie z tym, żeby docelowo, na przykład jak ja wrócę, skończę grać w piłkę, czy treningi indywidualne, czy może swoją akademię, chociaż na tym nie myślałem jeszcze, ale to wiesz, no ja na przykład chciałem ostatnio hulajnogi do Pruszkowa wrzucić. I miesiąc później okazało się, że firma, która jest też w Krakowie, stawiła te hulajnogi swoją firmę, ale ja do jednej firmy napisałem 9 miesięcy temu, a oni mi odpisali w czerwcu. W czerwcu, gdzie ja napisałem, nie wiem, w lipcu. W lipcu napisałem rok wcześniej, oni mi odpisali po 9 miesiącach, że tak, nie byłoby problemu. No jak 9 miesięcy? No to nigdy czegoś takiego nie robisz. No ale na pewno restauracja, wiesz, no to jest strasznie duży biznes, no jeżeli chodzi o mnie, no bo to jest, my ogólnie, żona jest na co dzień, żona prowadzi w Pruszkowie od deka restauracja, więc widzowie, jeżeli z Pruszkowa, to nad stawem. Z kim bym nie rozmawiał, czy z ludźmi, którzy mają hotele, czy restauracje, to mówię, że to jest bardzo trudny biznes, bo to jest trudny biznes. No jak już się okazuje, mamy pół roku od otwarcia. Znaczy, czekaj, zacznę od początku, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z projektantami i ja powiedziałem, że ja do 700 tysięcy chciałbym otworzyć restaurację, budynek chcieli postawić. A
bodajże w pierwszych 3 miesiącach już ten budżet został przekroczony i się skończyło na 2,5 miliona plus, no bo tam jeszcze dodatkowe rzeczy, które dokupujesz, inwestujesz cały czas. No więc to strasznie dużo przekroczyło budżet i wiesz, i też tak naprawdę jak rozrysowujesz biznesplan, tak jak ja pamiętam, jeżeli chodzi o balon piłkarski, my rozrysowaliśmy biznesplan jednego wieczora, no to powiedzmy, że te liczby gdzieś się zgadzały, ale to tak naprawdę odpowiadają ludzie za to, czy przyjdą, czy będą i w ogóle. To w restauracji była jeszcze większa niewiadoma, bo nie wiedzieliśmy, jak to jest, jeżeli chodzi o zimę, jak to jest, jeżeli chodzi o właśnie sezon martwy. Jakiś czas temu w moim programie pojawił się Sławek Peszko, twój serdeczny kolega z Wieczystej. Znamy się. Znacie się. Pamiętam, że w kontekście Sławka cała Polska pisała o jego 8 mieszkaniach, których nie mógł się zresztą w czasie nagrania doliczyć. Udało się z tego wygenerować też kilka ciekawych newsów z tego właśnie materiału. Nie, a jak się to doliczyć 8? No, liczył, tak wiesz, szukał, tak. Ale wreszcie policzył. A ty możesz się swoich doliczyć? Mogę, ja wiesz co, ja tak jak ci powiedziałem wcześniej, ja robię tak zwany cash flow. Jedno mieszkanie kupiłem, teraz sprzedałem, teraz szukam drugiego, ale też buduję dom, który kurczę, niestety wyniósł mnie dużo więcej. Ale nie, no to było, to jest około 8-9, no plus jakiś, no plus jeszcze lokal użytkowy. Jakby teraz aktualnie nie jestem w stanie ci powiedzieć, jakiego rzędu pieniądze to są. Z tego względu, że jakby nie patrzę jeszcze na to, bo jestem w trakcie inwestycji, ale takie minimum, co potrzebuję, jak skończę piłkę, to jest 2 dychy. No, jesteś w stanie wygenerować 100 tysięcy miesięcznie, plus minus, i nagle później żyjesz zupełnie inaczej i na poziomie 20 tysięcy, to jest ten najgorszy, najtrudniejszy moment, żeby to przeżyć, żeby jakby nie przeżyć, tylko żeby to przejść. Czyli ten spadek, nie? Czyli obniżyć koszta, czyli żeby było dużo. No mówiłem, że ci kojarzysz, ile? Czwarta osoba? Chociaż nie, więcej. Powiem ci tak, jeżeli chodzi bo mówimy cały czas o pieniądzach, no to mogę ci powiedzieć, że w pewnym momencie, ale to akurat miałem 2 kontrakty, bo jakby odchodziłem z Forestu i byłem w Grecji, to byłem w stanie przez jakieś pół roku zarabiać około 500 000 miesięcznie, plus minus. Wiesz, no to teraz w tym momencie dla zawodników, którzy są za granicą, to są normalne pieniądze. A ja mówię o tamtych czasach. A jeżeli ja bym był cały czas, trzymałbym to w kieszeni, no to wiesz, no to te pieniądze uciekają. Powinieneś cały czas inwestować. No i ja, tak jak ci mówię, no jak, jeżeli chodzi o balon, no to masz pół roku zarobków, powiedzmy, jesteś w stanie plus minus ocenić, że to są rzędu kilkudziesięciu tysięcy, nas jest 2 akurat, jesteś w stanie ocenić, że to jest kilkadziesiąt tysięcy, nie jesteś pewien, czy w następnym roku ci przyjdzie tyle samo ludzi i tak dalej. A jak Kazimierz Węgrzyn jesteś w stanie wymienić, że tak powiem, nieruchomości, które nabyłeś z danego kontraktu, bo rozmawiając z nim to było tak, Krakowia, a za Krakowie to, a za Wisłę to kupiłem i tak dalej. Aha, aż tak, to chyba nie, ale wiem, że był taki jeden rok, gdzie ja chyba w jednym roku kupiłem ze 4 mieszkania w Warszawie, nie, 3 w Warszawie i ja wtedy wracałem z Anglii i Urząd Skarbowy do mnie napisał i zaprosił mnie na rozmowę i mówił, panie, ale w pana sprawozdaniu brakuje 5 milionów złotych. A mówię, no i co ja mam teraz zrobić? Co ja mam udowodnić? To tyle wyszło z inwestycji, jakie porobiłem akurat wtedy. Ale to nie znaczy, że ja w tym roku zarobiłem tyle, tylko miałem też z poprzedniego roku cały czas zrobiłem jakieś rzeczy. Ja mam nadzieję, że Urząd Skarbowy nie przyjdzie po tych rozmowach. Nie przychodzi do ludzi? Nie, nie słyszałem. Nie słyszałeś? Może właśnie nie masz kontaktu z tymi ludźmi, którzy byli wcześniej. Ale że wtedy była taka sytuacja, wiesz, że ja jakby zainwestowałem w kilka mieszkań, plus jeszcze kupiłem chyba wtedy lokal użytkowy w Pruszkowie i skończyło się na tym, że Urząd Skarbowy się odezwał, jak to jest, że pan to kupił, a pan nie udowodnił nam tego, nie? No i ja mówię, no trochę dużo, jeżeli chodzi o kwoty, ale no to też, wiesz co, no jak mi pół roku nie płacili w Grecji, bo to też jest warto wspomnieć, pół roku jak mi nie płacili w Grecji, no to ja żyłem z tych pieniędzy, które dostałem pół roku, ale później wszystko prawną drogą, wziąłem prawnika, który przyjechał nawet do Warszawy wziąć swoją dolę oczywiście, 10% akurat z tego dealu, gdzie klub jak mi wisiał, nie wiem, tam było chyba gdzieś 50 czy 70 tysięcy euro, no to są pieniądze, o które warto powalczyć. No i było tak, że ja wziąłem prawnika, który popracował nad tym i w ciągu 2 lat dostałem te pieniądze, dopiero w ciągu 2 lat. Teraz z Australii na przykład, ja miałem kontuzję rok czasu, ale to super się drużyna zachowała, że mi co miesiąc płacili. Normalnie mi płacili pensję, ale później
była taka sytuacja, że wypadkowi w Australii mi przedłużyli kontrakt o 3 miesiące, ja jeszcze potrzebowałem leczenia i było tak, że się sądziłem przez 2 lata z ubezpieczalnią, bo oni uważali, było w dwóch ubezpieczalniach, miałem ubezpieczone zdrowie moje, było ubezpieczone i jedna ubezpieczalnia mi wypłaciła, a druga nie. No i sobie wyobraź, taki drugi czas. A to powiem Ci, nie są łatwe rozmowy. To jedną nogę miałeś tu, drugą tu ubezpieczoną? Nie, jedną nogę miałem i tą samą ubezpieczoną przez klub w Australii i jedna ubezpieczalnia wypłaciła mi powiedzmy tam było chyba 12 tygodni mojej pensji w Australii, a tam jest dolar australijski, wypłacili mi nie pamiętam już jakie to kwoty, a druga ubezpieczalnia jakby nie wypłaciła mi 4 tygodni, a to jest ta sama kontuzja. No i 2 lata z nimi walczyłem, aż w końcu wygrałem sprawę, nie? Wygrałem sprawę no z tego względu, że strasznie ciepło tu jest ogólnie. Okej, to otworzę. Ale to chyba twarz i tak mam czerwoną, tak mi się wydaje. Świeżo po treningu jesteś. Też po treningu, no tak. Możesz widzom pokazać, że tutaj też no wodę jestem, boso, no to aha, na story będzie. Dobrze, to zapraszamy też na Instagram naszego dzisiejszego gościa. A to dzisiaj to wpadło? Nie, wpada to dopiero w środę. My to nagrywamy, wiesz, w poniedziałek, 2 dni, wiesz, będzie już na YouTubie dostępne. Porozmawiamy sobie przy okazji o meczach piłkarskich, które nas czekają już w środę. Manchester United kontra Real Madryt. Co typujesz? Jak obstawiasz? Jak Manchester Real? Nie, City. Manchester City, przepraszam. Tak, Real City jest rewanż. A co powiedziałem? United. Dobrze, ale wracając do tego wątku. Manchester City, Real. Na kogo stawiasz? Wiesz co, ja powiedziałem, z kim się nawet założyłem, bo to też jest w szatni piłkarskiej, że zawsze są jakieś zakładziki. Powiedziałem, tu się akurat założyłem z Dawidem Nowakiem, to on jest na stażu trenerskim. A on powiedział, że Manchester City awansuje, a ja, że Real Madryt. Chociaż Real przegrał 4-3 w pierwszym meczu. A to też jest dobre, mieliśmy na ten mecz jechać i ja mówię, nie, pewnie będzie 0-0. Ty, a mecz 4-3, tam fajerwerki, akcja za akcję, cały czas wymiana. Legendarny mecz. No, super mecz, no ale my byliśmy na kursie, nie mieliśmy jak pojechać. Mhm. Na kursie trenerskim. A w kontekście meczu polskiej reprezentacji, który będzie za niecały miesiąc z Walią, jakie masz przypuszczenia? Wiesz co, no wydaje mi się, że Polska jednak jest teraz na tak zwanej wznoszącej. Czyli, że ta forma po ostatnim meczu, po zwycięstwie ze Szwecją, widzisz, no jak coś nam trzeba, no to potrafimy to zrobić, czyli rezultat ze Szwecją. Akurat pojechałem na mecz, a to tak jak Ci mówiłem, jakby lubię na jakieś widowiska, znaczy na jakieś, no akurat to było duże widowisko, wydarzenie, jedno z ważniejszych w Polsce od lat. No pojechałem na mecz ze Szwecją, no wiesz, no też się cieszę z tego awansu. Być może z jakąś ze stacji czy z internetem pojadę w roli eksperta na przykład, no tego też nie wiem. Ale to też jest druga sprawa, że wiesz, no ja inwestuję na zasadzie, czasami w środku tygodnia jadę do Warszawy, do studia, jak jest jakieś zaproszenie i jakby też doszkalam się w takich kwestiach i zacząłem czytać książki, więcej książek, ale to też jest dodatkowe po to, żeby inwestować w siebie, no i w przyszłości, wiesz, no żeby z tego robić kolejne pieniory, no bo ten program chyba się obraca wokół pieniorów. Wiesz co, na ten dzisiejszy wywiad tak, ale to głównie z tego względu, że ja mam świadomość co do tego, że widzowie bardzo interesują się, przynajmniej w Polsce, tymi wątkami finansowymi, więc ja to z premedytacją wykorzystuję. No tak, widzę, że jesteś perfidnie, idziesz w tą stronę. Ale dobra, no mi to nie przeszkadza, to nie jest jakiś problem, to też nie jest... Piłkarze cały czas, gdy się zaprosi jakiegoś piłkarza do jakiejkolwiek rozmowy, takiej bardziej lifestyle'owej, to ten wątek finansowy czy motoryzacyjny zawsze jest dominujący. Tak, ale no, motoryzacyjne. Na przykład miałem kiedyś M4, BMW-kę. Wiesz, no też kupa forsy to jest warte, no ale nie tak, że kupiłem ją. Ale nie, no a propos wątków takich, wiesz, dosyć istotnych, jak byłem w stanie też sobie wejść do salonu Porsche i kupić samochód. Nie tak, że się zastanawiałem i na jakie to jest zasady, i wiesz, i rozważać, i leasing. I ja żadnej rzeczy nie kredytowałem, to też jest druga sprawa dla mnie najważniejsza, żeby nie wchodzić nigdy w kredyty, aczkolwiek się zastanawiam teraz. Obejrzałem na YouTubie właśnie ostatnio jakiegoś pana, który ma 60 mieszkań i on inwestuje cały czas inwestuje w mieszkania, w jakieś kawalerki i rzeczy. Chociaż ja tych kawalerek nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś inwestuje w kawalerkę, powiedzmy 200 tysięcy, dostaje 1000 zł. Znaczy nie, no słuchaj, to jest dzisiaj jako lokata kapitału. Ja sobie nie pozwalam, nie potrafię
wyobrazić, że inwestuje środki w mieszkania w tej chwili, kiedy ceny są tak astronomiczne, a jednocześnie oczywiście to robię, ale nie pod tym kątem, by z tego żyć. By z tego żyć, dokładnie. To jest tak zabezpieczyć środek, jest tak. No ale ty masz z YouTube'a kupę pieniądzów, no to wiesz. To wiesz. Ale nie wiesz, jak długo to będzie trwało, rozumiem. Oczywiście. Nie, wiesz, ja akurat jestem spokojny, bo wiem, że wiele różnych rzeczy mógłbym zrobić. Sporo osób też poznałem przez lata. Myślę, że tobie też coś takiego nie grozi, jak nagle wyłączenie przycisku pod tytułem dopływ kasy na konto. Nie, no dlatego, wiesz, no, w kręgach piłkarskich to też jest, powiedzmy, ja też miałem moment, że ja na przykład grałem w kasynie, że te pieniądze, ale to nie wiem, jakie to były kwoty, bo na pewno to nie były takie duże kwoty, żeby interesowały, nie? No potrafiłem z 2000 poświęcić, żeby pójść do kasyna, to nie są duże kwoty, ale były takie momenty, patrząc na twoją historię na pewno. Patrząc na moją historię, tak, tak, dokładnie, ale to był ten moment, gdzie ja przyszedłem do Anglii i wiesz, no i chłopaki chodzili, to jest takie jakby pociągnięcie tłumu za sobą, nie? Czyli emocje w tym wszystkim były, no i też chcesz iść do chłopaków, być z nimi. Ja dopiero co podpisałem 3-letni kontrakt i to też nie jest tak, że się chowasz jakby za podwójną gardą. No też potrafiłem zainwestować zegarek Rolexa 30 tysięcy złotych, ale to tylko też dlatego, że chłopaki jakby pokazują ci tą drugą drogę. A my jesteśmy, jak ja z Polski wyjeżdżałem, to było coś, wiesz, na zasadzie taka szara myszka, boisz się pokazać, boisz się zainwestować, bo co ludzie będą mówili. A ten Rolex trzyma ci wartość? Teraz już 7 dych kosztuje, no bo akurat kupiłem dobrego. Mimo tego, że używany? No wydaje mi się, że 7 dych. No to, ale wiesz, no Rolexy najlepiej inwestować. Rolexy albo Audemars Piguet to się chyba nazywa. Czy Audemars Piguet? No nie wiem, no w każdym razie Audemars. Jak tu powiesz Audemars, to ten, ale ja no nie mam akurat tego Audemars, tylko zainwestowałem kiedyś w Rolex, ale to nie dlatego, że inwestycja, tylko po prostu chciałem mieć zegarek taki, chciałem mieć, pójść na spotkanie, pogadać się, niekoniecznie każde spotkanie, bo teraz mi to jest obłędne, bo mnie często przeguba boli i po prostu to włożyłem go gdzieś tam, wiesz, no jest schowany. Czyli w taki delikatny snobizm popadałeś? Był taki moment, ale to mówię ci, właśnie jakby, wiesz, no to czasami, jeżeli grasz w piłkę, to ludzie cię widzą i oceniają, ale nie możesz się bać pokazać czegoś, no nie możesz się bać. Akurat tu mam plecak sprzed 12 lat Gucci'ego, ten plecak też kosztował powiedzmy z 5 koła złotówek, ale jakby w Anglii mi pokazano, chłopaki mi pokazali, że oni takie rzeczy robią. A w Polsce ja zawsze się obawiałem, wiesz, że ja chodziłem w butach Lacoste, później dopiero w Anglii zacząłem Dolce & Gabbana, Gucci, Louis, no ale wiesz, co te dobra luksusowe człowiekowi więcej dają, który jest świadom własnej wartości? No niewiele, ale rozumiem, no dobra, że tak. Musisz do grupy przynależeć, więc... Powinieneś, no tak, no ale jak ja wchodziłem w starym jakimś stresie Pumy i się śmieją z ciebie, no to powiedzmy, no ja sobie dałem radę. Wiem, że to dużo nie daje. Teraz to rozumiem po jakimś czasie. Teraz to już mi jest obojętne, jakim będę samochodem jeździł albo w co się ubierał. Przecież ten dres to też nie jest tak, że ja go wczoraj kupiłem i dzisiaj na nagranie. Ten dres też jest chyba z Anglii, o ile dobrze pamiętam. Nie? To niektóre rzeczy... Czyli oszczędny z ciebie chłopak. Po prostu już nie zwracam na to uwagi. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym z chłopaków z Anglii, chyba z Tomkiem Kuszczakiem, i on mi powiedział: człowieku, tutaj w szatni to już nawet nie patrzą, jakim samochodem jeździsz, tylko domy sobie patrzą, nie? I tam są takie pieniądze. Bo każdy wie, że w piłce nożnej na najwyższym poziomie to już są duże pieniądze, to już są, wiesz, no dziesiątki tysięcy tygodniowo, funtów, i to mówię o funtach, więc... Grałeś z paroma piłkarzami, którzy do tego topowego levelu doszli, między innymi z Robertem Lewandowskim w kadrze. Zostałeś też z tej kadry wyeliminowany za sprawą bryków, tak, gdzie razem z Arturem Borucem i chyba jeszcze z Darkiem Dudką mieliście coś na sumieniu. Co to była za sytuacja i jak na to zareagował ówczesny kapitan reprezentacji, czyli chyba Jakub Błaszczykowski i Lewandowski też przecież, który był ikoną i też topowym zawodnikiem, już nawet wtedy. Ale to było 2009 bodajże, jak ja jeszcze, 2009-10, ja chyba wtedy, ja grałem w Polonii jeszcze, to było 2008-9 i ja pamiętam, że ja przyjechałem do Warszawy, my byliśmy na Ukrainie, graliśmy z reprezentacją, no i wiesz, no młody chłopak, a akurat wracając do Pruszkowa, i to ładnie się zazębi całość, tam byli chłopaki z Pruszkowa, z którzy się znają z Arturem Borucem. I przyjechali oni, i Artur zadzwonił do nas do pokoju, mówi: dawaj, przyjdź, tu są chłopaki z Pruszkowa. A jeszcze mały, taki nieśmiały, wiesz, ja nigdy nie mówiłem tak dużo, jak teraz mówię, jak od do tam powiedzmy kilku lat. I mówię do niego: no dobra, ale na pewno, wiesz, taki nieśmiały. Dawaj, mówię, chodź, teraz masz chwilę. No i co? I później się nie napijesz łyka, a ja, że zawsze miałem... Ja nie umiem pójść na imprezę i wrócić z niej po jednym piwie. Więc lepiej wolę nie chodzić.
No i wtedy się to tak skończyło, że awantura była i to już podejrzewam jest wszędzie znana ta historia, że na drugi dzień, chłopaki przynajmniej opowiadają, że na drugi dzień ja miałem płaski talerz i ja wrzuciłem płatki na niej i zalałem mlekiem. Na zgrupowaniu reprezentacji? Na drugi dzień. W takim byłeś stanie? W takim byłem średnio dobrym stanie. To wiesz, no to nie ma się co chwalić, ale zobacz jak to działa. My zrobiliśmy taka, znaczy zrobiliśmy, no to było nieświadomie, bo tam było jeszcze więcej rzeczy. Tam był pokój ogólnie rozwalony, bo to chłopaki, którzy byli z Pruszkowa, pokój jakby nie do końca był czysty przy wyjeździe i też mieli jakieś tam problemy później, nie do końca wiem, ale zobacz, coś takiego się stało i ja powiem Ci, nigdy w życiu nie miałem aż tylu telefonów z programów publicystycznych, fakty po faktach nawet dzwoniły do mnie, były programy, gdzie zapraszali mnie ludzie, ja pierwszy trening, jak wróciłem na Polonię i jechaliśmy na mecz, to było z 15 kamer, ja mówię, o co tu chodzi, nie? I to był taki moment, że z drugiej strony, youtuberzy na przykład, to jesteś w stanie się na tym wybić. Tak, i ty też wtedy mogłeś. Ja też wtedy mogłem. Człowiekiem takim, powiedzmy, jak no, Sławek bardziej, Peszko swoje 5 minut wykorzystał. Bardziej znany, wykorzystać. No tak, ale grasz w piłkę i nie możesz jakby sobie jechać na alkoholu. Możesz przez jakiś czas, no ale mi ktoś tam doradził, nie, siedź cicho. No i właśnie, ja jakbym nie siedział cicho, to mógłbym pójść jakby... Wiesz, wyżej. To był wybryk, to był przypadek, że tak się wydarzyło, ale pamiętam, pojechaliśmy na mecz, następny mecz i to też zapamiętam na długo, długo. Pojechaliśmy do Łodzi na mecz i ja tam słyszysz, jak jakiś starszy gościu krzyczy do ciebie, Majewski, ty pijako, wiesz, i takie rzeczy do ciebie dochodzą, a ja jeszcze młody chłopak byłem i to jeszcze nie miałem tych treningów mentalnych, więc wiesz, były takie historie, gdzie to jest niechlubne, no ale to też, wiesz, no trzeba sobie powiedzieć, no w Anglii, jak później się nauczyłem, zobaczyłem, jak chłopaki działają, jak żyją i oni potrafią wyjść w sobotę, a później na następny dzień dają z siebie jeszcze więcej maksa na treningach, ale w sobotę opuszczałem klub nie na swoich nogach, tylko jakby ktoś, że go na przykład pomaga mu dojść do taksówki, no dobrze, to są trochę jakby inna mentalność, to jest inna mentalność. Ale jak właśnie zareagowali na te sytuacje ze zgrupowania ci czołowi kadrowicze, no bo jednak reprezentujecie, prawda, polski naród, tak, zastanawiam się, jaka jest mentalność, bo może nam się wydaje, że wy tam po prostu całujecie tego orzełka i patrzycie na to, by jak najlepiej zagrać, a w rzeczywistości chodzi o to, by z kumplami, którzy w zagranicznych klubach na co dzień występują, spotkać się i spędzić miło czas. Nie, wszystko jest pod mecz przygotowane, wszystko jest pod mecz. Czasami jest tak, że masz emocje po meczu i te emocje są albo pozytywne, albo negatywne. Jak są negatywne, no to widzisz, no a tu akurat się wymknęło to spod kontroli. To było tak, że my chcieliśmy sobie usiąść w swoim gronie, sobie usiąść i porozmawiać. No a to było tak, że tak jak Ci wspomniałem, że byli chłopaki z Pruszkowa, że oni delikatnie coś tam rozlali, jakiś alkohol tutaj się napiłeś, łyka, no i później już to, wiesz, no historia się pisze na momencie. Ale to nie jest tak, no za każdym razem jak jedziesz, no to myślisz tylko o meczu, przygotowujesz się do meczu. Nigdy nie jest tak, że przed meczem coś się dzieje, nigdy nie jest tak. I to na każdej kadrze, czy jak ja byłem w Anglii, czy to kadra Anglii, czy drużyny, które wyjeżdżały. Powiem Ci tak, nawet nie wiem, czy widzowie Twoi wiedzą, ale jak byłem w Anglii i mieliśmy imprezę grudniową, wiesz, no bo piłkarze to też są ludzie, to imprezę mieliśmy grudniową, to klub wie, że jedziesz na imprezę na 2 dni na przykład. I na tej imprezie tylko trener nam, mój pierwszy trener, jaki był w Anglii i on mnie sprowadził, to mówi, panowie, róbcie wszystko, co chcecie, możecie się upić, możecie się czołgać po ulicach. A zresztą akurat mieliśmy na przykład imprezę w Londynie, to tam w Londynie są takich imprez jest milion i tam ludzie chodzą przebrani za kaczkę, przebrani za... Na przykład my mieliśmy gościa, który był przebrany za małpę i miał na sobie klatkę. Bo się przebierasz Christmas Du polega na tym, że się przebierasz za jakieś tam postacie. Losujesz na przykład w kapeluszu, wybierasz i litera S i się przebierasz za Supermana. Ja akurat za ninja byłem przebrany. No śmiesznie to wyglądało. Śmiesznie to wygląda, jeżeli chodzi, wiesz, no idziesz przez Londyn, ale tam ludzie nie zwracają uwagi. No i trener powiedział, jedźcie, tylko nie dajcie się złapać policji, żebyście nie siedzieli w pace, bo mamy mecz następny za tydzień. I to wszyscy rozumieją. To jest taka jakby impreza, gdzie wszyscy jeżdżą. Czy to Premier League, czy Championship, ale żeby to nie
brzmiało tak, że wiesz, myślisz tylko o alkoholu. No nie, to jest też jakieś, powiedzmy, wyjście. W każdym klubie, w jakim byłem, zawsze było takie wyjście zorganizowane przez klub. I to idziesz na jedno, dwa piwka, może wino. Czasami jest tak, zależy od trenera, że na przykład we Włoszech jest tak, że w dniu meczu nawet, co dla mnie jest akurat dziwne, ale dzień przed meczem ja się spotkałem z sytuacją, że trener pozwolił na jeden kieliszek wina do kolacji. No wiesz, no to nie, akurat nie zmieni jakoś strasznie dużo. Oczywiście w kontekście zbliżających się mistrzostw w Katarze, jakie masz przypuszczenia względem tej grupy, którą Polska ma? Nie najłatwiejszą jest Argentyna, jest Meksyk. To są drużyny, z którymi no, będzie ciężko rywalizować, prawda? I Arabia, tak. No. Z Arabią mówi się, że już powinno być prościej. Wiesz co, no ale to są te pierwsze takie myśli, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mistrzostwo. Mi się wydaje, że zajmiemy drugie miejsce, będziemy z Argentyną walczyć, ale to większość... Zawsze mamy drugie miejsce zająć, a potem zakończymy na trzecim albo czwartym. Może tak być, no ta grupa wcześniejsza też tak wyglądała, ale wiesz co, no ja jestem dobrym myślą, ja jestem zawsze pozytywną osobą i to właśnie mnie Anglia nauczyła, żeby ta mentalność próbować, żeby to wyglądało, znaczy żebyś najpierw myślał o tych najlepszych rzeczach, a potem dopiero się zastanawiał, co jak nie wyjdzie i w ogóle. No bo jeżeli się przygotujesz i nastawisz pesymistycznie, to wiesz jak to wychodzi. To nie jest za dobre. Ja bym chciał pojechać akurat do Kataru, tak jak wspominałem. Jako ekspert. Tak. No znaczy jako ekspert, no tak. No powiedzmy, że tak. Albo być z chłopakami, jakiś wywiad, podpytać coś, jakieś inne pytania. Czego nauczył Cię trener mentalny, bo wspominasz o tym, że zrobiłeś w swoim życiu progres w którymś momencie, tak. Zmieniłeś ten mindset i co to była za stymulacja Twojego spojrzenia na rzeczywistość? Ja właśnie byłem powiedzmy przeciętny, może nie Polak, ale przeciętna osoba, która jest w szatni piłkarskiej. Troszeczkę wyciszona, powiedzmy na co dzień. Jak jest impreza, no to wiadomo, coś tam ci się uda i wyjdziesz, ale mentalnie tak jakby tu się obawiam, bo ktoś będzie o mnie mówił, tutaj jest hejt, no to też tak nie do końca można to zrobić, wiesz, jakby szachowałem wiele rzeczy, nie obawiałem się, tak jak wspominałem wcześniej, czegoś kupić droższego i się w tym pokazać, bo zaraz będą opisywać. Trening mentalny pomógł mi w tym, żeby właśnie się otworzyć, że no nie masz dwóch żyć, masz jedno życie i żeby z niego korzystać, tak jak ja wiem, że powiesz, że powiedziałeś, że jeżeli jest ktoś świadomy i silną osobą, osobowością, no to nie musi pokazywać w ubraniach, na przykład, albo w samochodach, albo w zegarkach i tak dalej. Ale też doświadczyć takich rzeczy, no jak inne osoby, też sobie możesz na niektóre rzeczy pozwolić. Cieszę się, że miałem trenera mentalnego, no bo bym do tej pory był, ja bym podejrzewam, że tyle nie gadał, to raz, po drugie bym był skryty, to dwa, a po trzecie bym nie był pozytywną postacią. Zaczynaliśmy, z podejściem, przepraszam. Zaczynaliśmy wywiad od wątku rodzinnego i o ten wątek rodzinny chciałbym Cię na koniec też zapytać. Twój klub z Wielkiej Brytanii puszczał Cię na parę dni każdego tygodnia, żebyś do Polski wrócił i mógł się zaopiekować swoim chorym na nowotwór tatą. Jaki to był dla Ciebie cios i jak tamtą chwilę wspominasz, bo nie wiem, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, ale na pewno cios to znaczący, prawda? Wiesz, no my tak naprawdę się przygotowywaliśmy do tego od jakiegoś czasu, no bo to nie ukryjesz tego. No jeżeli widzisz, że tata nie jest już dłuższy czas i później tu miał tą gastroskopia, to chyba się nazywa, że masz w brzuchu taki jakby rurką i tylko w ten sposób możesz się żywić, no to już wiadomo, że to nie jest za dobrze, nie jest to sytuacja, gdzie wiesz, że tata z tego wyjdzie i chud za każdym razem, cokolwiek nie jadł, to od razu to oddawał. I był to czas, gdzie moja żona była w ciąży, a z drugiej strony mój tata odchodził. I wesel z takim jakby mentalnymi nastrojami, emocjami, tu negatywnymi, tu pozytywnymi, czy na odwrót sobie poradź. To nie jest o tyle łatwe, że to jest na co dzień. Wiesz, na przykład dzwonisz do taty, a tata cię odrzuca połączenie, chce z tobą rozmawiać, no bo to też go przygniata, nie? Cała psychika siada, no to też trzeba sobie powiedzieć. A z drugiej strony wiesz, że musisz się przygotować, że pierwsze dziecko jest w drodze, żeby pielęgnować to wszystko. Jeżeli chodzi o klub, no to się zachował świetnie, no bo trener powiedział, słuchaj, my rozumiemy tą sytuację i szanujemy to, że pojedziesz do domu, czy chcesz tam być tydzień, czy dwa tygodnie, czy miesiąc, my to zrozumiemy. Ja podjąłem decyzję, bo też nie mogłem stracić, wiesz, no jakby, jeżeli bym stracił piłkę, no to bym
podejrzewam, że lada, może nie lada moment, ale za jakiś czas już by mnie nie było w piłce. Więc trening mentalny też wtedy, akurat w tamtym czasie, ale tutaj dodatkowo doszedł następny aspekt życia i to też chodziłem już później na grupowy, na grupową jakby terapię. Grupową na zasadzie, że byłem z żoną i była pani, którą, wiesz, z którą rozmawialiśmy. I to miało mi pomóc, żeby oddzielić te dwie rzeczy. Że było tyle ciężko, żeby tutaj czegoś nie stracić, a tutaj być cały czas, wiesz, w tym momencie. A że mieszkasz za granicą, no to musiałem pogodzić dwie rzeczy. No i kiedyś ja bym się przejmował, bym był tam w domu cały czas, a wiesz, na tu piłka nie będzie na ciebie nikt czekał. Jeden mecz, dwa mecze, ci nie wyjdą, jest następny, jest kolejna osoba, ty musisz później czekać na swoją szansę, ale... Cieszę się właśnie, że ten trening był mocny, intensywny dla mnie, że mi się udało te dwie rzeczy oddzielić. Mm-hmm. No tak, czyli... Ale nie jest, powiem Ci, nie jest łatwo, gdzie masz jeden narodziny, a drugie odchodziny, nie możesz tak tego nazwać. Ale... A tata był z Ciebie dumny? Właśnie nie, dumny był na pewno, ale nigdy nie umiał tego okazać. Było tak, że ja jechałem na mecz, a on mi zabierał buta i mi chował gdzieś i mi mówi: słuchaj, ja to nie lubię, jak się kopią, ty nie pojedziesz na mecz. Ale trener, z którym byłem od samego początku, na przykład mi pożyczał buty swoje, bo akurat miał przypadek. No ale to zastanawiająca sytuacja, no bo w tym miejscu dokładnie no, rozmawialiśmy na starcie wywiadu na temat tego, w jakich warunkach się wychowywałeś, a potem dochodzisz do takich topowych wyników, powiedzmy jesteś w grupie tych 30 najlepszych w Polsce piłkarzy i jednocześnie tej satysfakcji w rodzinie takiej nie ma i uwielbienia dla twojego osiągnięcia. Wydaje mi się, że wiesz, jak tata oglądał, ale nigdy nie umiał mi tego pokazać, nigdy mi tego nie okazał, ale nieraz później czy mama, czy mój brat mówili mi, że łezka mu, wiesz, no jakby spłynęła, jak oglądał mecz reprezentacji, ja stałem i wiesz, hymn narodowy. Ja tak samo, w ogóle jak stoisz przy hymnie, albo jak grasz przy 30-40 tysiącach ludzi, to jest o tyle świetne, że jakby, no ja umiem to docenić, nie? Ja mam taką łezkę szczęścia na przykład, nie? Nawet nie umiem tego powstrzymać, ja pamiętam jak w Anglii grałem, ale tata umiał to docenić, tylko nie umiał tego mi pokazać, nie umiał tego wyrzucić na wierzch, no zawsze był zły, że mnie kopią, ale wiedział, że ja w to od dzieciaka idę, bo ja praktycznie gram od 6 roku życia, zapisałem się do klubu i to poszło w dobrą stronę. Bałem się wyjechać do Anglii, bo nie miałem angielskiego. A jeszcze klub zaopiekował się mną o tyle, że mi dali nauczycielkę angielskiego, która nie rozmawiała po polsku. A ja umiałem tak, yes, ketchup, wiesz, takich tylko kilka wyrazów, czyli nie umiałem się dogadać. Ale dla mnie o tyle było wyzwaniem, jak już też wcześniej wspominałem, że ja chciałem się nauczyć i języka, i być z chłopakami, i być w klubie, i być zadowolony z tego wszystkiego, nie? A swoje dzieci czego chcesz nauczyć, biorąc pod uwagę twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? Bo te doświadczenia swoje często przelewamy na kolejne pokolenia. Doceniać, żeby rzeczy doceniali, żeby doceniały, bo akurat ja mam dwie panienki, jedna 7-8 w listopadzie, a druga 2 w czerwcu. I doceniać rzeczy i wartości, żeby zrozumiałem, że wiesz, no teraz też jest inna sytuacja. No ja akurat nic nie miałem i w jakiś sposób do tego doszedłem i ja chcę zrobić tak, że no chociaż to nie jest mega, to nie jest łatwe akurat w tych czasach, ale no wiesz, no warto próbować, nie? Żeby pokazać córce jednej, drugiej, że czegoś można nie mieć, że o coś trzeba popracować. Ja mówię do żony, dawaj Aurelkę, bo jest starsza, w pewnym wieku do restauracji, żeby jakieś takie małe rzeczy robiła. Bo ja na przykład sprzedawałem bilety na kasie, na siatkówkę, ja sędziowałem na boku za czekoladę, ja nie obawiałem się jechać z drużyną, jaka taka pomoc, powiedzmy, lekarska. Więc wiesz, no to takie rzeczy, które ci pokazywały i doświadczasz pracę. Moja żona, jakbyśmy w Anglii, już się jej nudziło na chacie, to ona poszła do faktory, czyli do fabryki i te. Przyklejała te bułeczki na górę, nie? Ale właśnie tak cię uczy praca, tak cię uczy docenienie rzeczy i jakby zobaczenie od samego dołu istotnych rzeczy w życiu. Piękne zakończenie dzisiejszego wywiadu z wyjątkowym gościem, z Radkiem Majewskim. Czy w jakiś sposób chciałbyś jeszcze spuentować te swoje ostatnie zdania? Wiesz co, no pytałem się, że i wszystko i nie do końca powiedziałem w wywiadzie, bo to też jest różne, są różne tematy, ale jak to dobrze
zmontujesz, no to może być coś ciekawego. Chociaż, te, tak jak wspominałeś, ty wolisz te liczby. Nie wiem, czy ci dużo ich powiedziałem, czy te tak zwane mięso jesteś w stanie wybrać, no ale mam nadzieję, że montażysta twój już tak. Wiesz, liczby liczbami, ale ja po prostu lubię sobie porozmawiać z ciekawymi ludźmi. Myślę, że widzowie też odpowiednie wnioski z naszej dzisiejszej rozmowy wyciągną. Bardzo ci dziękuję. Zbijamy żółwika. I co, trzymam kciuki za twoje powołanie na Mistrzostwa w Katarze w roli korespondenta. W roli korespondenta, no bo piłkarze już chyba może się nie udać, ale wiesz, no nigdy nie wiadomo. Oby tak było, zobaczmy. Do zobaczenia już za kilka dni na YouTubie i oczywiście na polskich drogach. Cześć. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.